jako naród, jako Polacy, z tego powodu, że na przykład powstała wolna Litwa. Co my chcemy pokazać innym ludziom, że jaki mamy do tego stosunek? To nie jest, proszę Państwa, sytuacja taka, w której zbudujemy sobie salę i powiesimy kilka eksponatów. To takie muzeum możemy sobie robić o Sejnach, bo to Sejnianie o sobie mówią. Takie muzea możemy robić na tematy różne, ale to jest działanie, proszę Państwa, czysto polityczne. Ja nie wiem, czy nam, samorządowi miasta Sejny, bądź to bądź złożone z narodu i litewskiego, i polskiego, potrzebne jest w ogóle wejście, jak i radnym również, wchodzenie w ogóle w te buty. Czy my jesteśmy zainteresowani tym, żeby określić się, że wciąż w nas drzemią przeróżne fobie rewizjonistyczne, zrewidowania porządku, który funkcjonuje w tej chwili, dziękować Bogu, wokół najdłużej w historii Polski istniejącej granicy. Ja prosiłbym przede wszystkim o to, że gdybyśmy próbowali rozmawiać o tym, to podejrzewam, że na barki Komisji Kultury naszej Rady powinna spłynąć odpowiedzialność za przeprowadzenie przede wszystkim jakiegokolwiek rozpoznania wśród naszych wyborców. Bo my, proszę Państwa, nie możemy podjąć zdania według swojego widzimisię. Moje widzimisię może wyglądać w ten sposób, ale co na ten temat myślą mieszkańcy? Czy myśmy przeprowadzili takie rozmowy z naszymi wyborcami? Czy myśmy zapytali ludzi, czy chcemy takiego kolejnego muzeum, który będzie mówił o tym, że myśmy coś utracili? Proszę nie przerywać. Dobrze, Panie Jerzy, proszę się rozwodzić, bo to naprawdę na sesji do konkretu, Panie Jerzy. Czy Pan przedstawia jakieś konkretne stanowisko? Proszę projektować mi wypowiedzi, albo proszę prowadzić do regulaminu, jaka jest długość wypowiedzi. Ja nie życzę sobie, żeby Pan na podstawie swojego widzimisię usiłował... Panie Jerzy, króciutko, proszę, bo Pan zabiera czas. Na podjęcie tej decyzji, którą Państwo przedstawiacie jako propozycję, nawet uchwały intencyjnej, jest o wiele, wiele za wcześnie i bez odpowiednich przygotowań i odpowiednich analiz, to się w ogóle nie powinno znaleźć w jakiejkolwiek naszej tutaj dyskusji. I składam wniosek o wykreślenie w ogóle tego punktu i w ogóle zawieszenie jakiejkolwiek dyskusji na ten temat. Proszę bardzo. Panie Jerzy, na dzień dzisiejszy ja osobiście oceniam sytuację w taki sposób, że to nie będzie rewizjonistyczny projekt. Dlaczego? Dlatego, że po pierwsze prezes stowarzyszenia, które występuje tutaj do nas, nosi w klapie polską litewską flagę jakby w goście przyjaźni wobec sąsiada. Niedawno litewski rząd wydał duże pieniądze na to, żeby ktoś to, że sobie nie mógł pod pieczą tego stowarzyszenia powstały dwie sale reprezentujące litewski pogląd na historię tego regionu, więc jakby stowarzyszenie, Senieckie Towarzystwo Opieki nad Zabytkami wykonało potężną pracę na rzecz pojednania i przychylenia się do litewskiej wizji historii. Oczywiście różne narody mają historię, że widzą inaczej, ale na dzień dzisiejszy, jeżeli chodzi tylko o te kierunki działań, to widzę w Panu Prezesie orędownika pojednania polskiej wizji. Dziękuję. To ja odwrócę. Postawa i to, co Pan Prezes nosi w klapie nie mówi nic zupełnie o stosunkach polsko-litewskich i skutkach nieprzemyślanych decyzji. No to oczywiście tak. On może sobie nosić i białą grozi, wcale nie znaczy, że się idzie żenić. Proszę Państwa, to jest po pierwsze. Po drugie, kochani Państwo, wypowiedź Pana Burmistrza jest również z tej grupy, że my jeszcze nie mamy zupełnie żadnej wiedzy.
Nikt tu do nas nie przyszedł i nie powiedział, jaki jest potencjalny program tego muzeum. Co chcemy tam pokazywać, czego nie chcemy pokazywać, za jakie pieniądze to zrobimy i tak dalej, i tak dalej. I wtedy dopiero, przynajmniej przy tego typu informacjach, mogliśmy chociaż na chwilę spróbować wyrazić swoją opinię w postaci uchwały intencyjnej. Zgadza się, panie Jerzy. Jedno słowo, proszę. Wtedy macie, myślę, że muzeum, tam środki wahają się około 17 milionów. No, trudno byłoby teraz wyprzeć się takich pieniędzy, jeżeli ma pan lepszy pomysł na remont kościoła czy pałacu biskupiego, to gratuluję. Ale to pan będzie dużo prawie. To znaczy co, chwileczkę, to jeżeli my zrobimy muzeum, to dostaniemy 17 milionów? Nie. O czym pan mówi? To już zaczyna tu skończenie. Panie Jerzy. Dowiedzieliście się państwo, to na tym obiedzie. Panie Jerzy, ale proszę, panie Jerzy, proszę. Mogę nawiązać na odpowiedzi pana dyrektora? Krótko. Rzeczywiście województwo podlaskie zarekomendowało projekt, który pisała zresztą nasza pani dyrektor Ośrodka Kultury na prośbę księdza proboszcza, jak za moją wiedzą. Rzeczywiście województwo zarekomendowało remont trzech budynków kościoła, klasztoru i pałacu biskupiego. Kwota, o ile ja pobieżnie w rozmowie nie widziałem dokumentu szacowanego remontu, to jest 19 milionów złotych. Nie ma wątpliwości, że to przekracza możliwości stanieńskiej parafii. Rzeczywiście trzeba stworzyć jakieś gremium instytucji, osób, nie wiem kogo jeszcze, żeby zapewnić możliwość tej realizacji. I to po akceptacji przez Zarząd Województwa Podlaskiego zostało również zarekomendowane do realizacji, tak powtarzam, remont przez Ministerstwo Kultury. Rzeczą taką jest, co w pomieszczeniach, to przecież litewski rząd wyłożył w tej chwili jakieś pieniądze na salę dziedzictwa historycznego, litewskiego, to ten przecież tych sal w tej chwili nie opróżni na potrzeby jakiegoś innego. Więc ja rozumiem, że tutaj część podejrzeń, część wątpliwości państwa radnych. Ja się zgadzam z panem Brzebieckim, że nie można popuścić tych pieniędzy, tylko tam wkład własny jest około 3 milionów złotych. Ja na dzień dzisiejszy, na przykład, jako miasto, jako człowiek odpowiadający za finanse miasta Sejny, nie widzę możliwości wsparcia przez miasto Sejny nawet znaczącym ułamkiem tej kwoty. Możemy wspierać w każdy inny sposób. Ale proszę nie mówić projektu Muzeum Administrowanego z Lublina, co tego jest pewność. Były też konsultacje międzyresortowe, one nie są tajne, do tych informacji można dogrzewać się. Tutaj, jeżeli chodzi o te kwoty, te milionowe kwoty, do których nawiązał pan Żybliejewski, to jest zasługa księdza proboszcza, ale na razie stoi w blokach startowych i przeszedł dwie pierwsze bramki jakby kontrolne, tak? Czyli Zarząd Województwa i Ministerstwo Kultury. Ale o samym kształcie, co się ma mieścić, to tam jeszcze nie ma ostatecznej decyzji. Dziękuję panie burmistrzu. Proszę państwa, uchwała brzmi następująco. Uchwała w sprawie poparcia rządowego projektu utworzenia w Sejmie placówki muzealnej. I to jest tylko uchwała intencyjna. Co, kiedy będzie, to są naprawdę jeszcze krówki na wierzbie, bo bez pieniędzy sami państwo wiecie, że nic nie powstanie. Czy ona ostatecznie, tłumacząc się moją postawę od pana radnego Jerzego Mazeruka, uważam, że ona co najwyżej będzie bezskuteczna, ponieważ nie wiadomo, czy ten projekt istnieje, jak on wygląda i tak dalej. Zaprzeczając temu, znaczy dzisiaj podejmując decyzję, że nie chcemy, przeprowadząc wstęp, to po prostu wprowadzamy jakieś zamieszanie w nasze środowisko. To nie zaskutkuje według mnie po prostu, więc jeszcze raz nie podejmujemy dyskusji tu w Sejmie, czy powinniśmy się kłócić przy tej sprawie, bo ona na dzień dzisiejszy nie wygląda zbyt. Dziękuję. Ale jest jedno zdanie. Proszę państwa, czy ktoś jest z państwa w stanie stać i powiedzieć o swoich tych intencjach wobec tych, przeciwko którym to muzeum robimy? Jeżeli tak jest, bardzo ja nie widzę pani Jerzy, ale ja zamykam dyskusję, czyli oprócz tych dwóch zdań przeciwnych i są jeszcze jakieś. Nie wiem, przystępujemy do głosowania.
kto z Państwa panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie uchwały projektu utworzenia w Sejmie placówki muzealnej. Kto jest za? Wniosek. Wniosek trzeba było głosować jakby porządek obrad, a teraz nie ma wniosku, że zdjąć. Trzeba trochę... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć. Wniosek jest bezzasadny. Kto jest przeciw? Jeden. Kto się wstrzymał? Można poza konkursem przypomnieć, że Państwo zajmowaliście już moim punktem. Tak. Tego momentu. Panie burmistrzu, wniosek stał się przy tym od razu bezzasadny. Dziękuję. Od razu stał się. Przy głosowaniu. No proszę. Dziękuję. Głos Pani. Panie Rada, to jest Pana opinia, Pan sobie może mieć taką. Kolejnym punktem uchwały, porządku obrad jest podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Sejny z organizacjami zarządowymi, pozarządowymi oraz z nimi uprawnionymi podmiotami na rok 2017. Proszę, to są przedstawione uchwały na komisję, jeżeli Państwo radzą, macie jakieś pytania. Proszę bardzo, pytania do tego tematu. Proszę bardzo, panie radny. Ja jestem za tym, tak jak mówiłem na komisjach, bo są zmiany, tak jak przedstawiała pani Klucznik, żeby przed składaniem tych wniosków spotkała się z organizacjami i przedstawiła dokładnie, jak to trzeba wypełnić, żeby nie było, że za drobne uchybienia wniosek przypada i nie można go poprawić. A jeszcze mam pytanie. Spokojnie. Na razie jest przewodniczący, który prowadzi radę. Ja myślę, że panie radny Kostrowa, tego nie można ująć w projekcie uchwały, tylko to jest zalecenie w stosunku do burmistrza, żeby pan to jest prośba. Dobrze, dziękuję. Proszę bardzo. Tutaj koszt realizacji tego projektu jest 100 tysięcy złotych. Czy te 100 tysięcy złotych jest przewidziane w budżecie? Pani skarbnik. Tego projektu to znaczy? No, z tego co będziemy. Panie radny, otrzymał pan projekt budżetu na przyszły rok. Ma pan tą informację? Tak, ma pan cechu, to rezygnował ten projekt. Czyli jeżeli to jest projekt o rewitalizacji, to są zabezpieczone. Nie, to jest pracy. To jest po prostu z organizacjami pozarządowymi. Jest ostatnie zdanie w tym uzasadnieniu, że ten projekt będzie kosztował 100 tysięcy złotych. Czy te środki są przewidziane z budżetu? Nie można głosować tego projektu, gdyby nie było. Gdybyśmy zostali zmuszeni do realizacji powtórnego zrealizowania planu naprawczego, to od momentu, kiedy przygotujemy nowy plan naprawczy, na tej podstawie uzyskamy pożyczkę, to stracimy możliwość dofinansowania organizacji zewnętrznych. Tak? Ale ta sytuacja jeszcze nie zaszła. Ale wiadomo, że nasze organizacje pozarządowe bez wsparcia miasta się po prostu utrzymają. Trudno sobie wyobrazić, czy klub sportowy, czy jakiekolwiek inne działania. Tak? Będziemy po prostu skutecznie. Dziękuję. Również ten projekt uchwały był dyskutowany na komisjach, czy komisji, na komisji pierwszej. Tak, proszę bardzo, panie przewodniczący. Komisja Oświaty Społecznej, Zdrowia, Sportu i Kultury jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wyżej wymieniony projekt uchwały. Dziękuję. Nie było. Komisja Planu Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Proszę Państwa, przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy miasta Sejny z organizacjami pozarządowymi oraz innymi uprawnionymi podmiotami na rok 2017? Jednogłośnie. Dziękuję. Wykonanie uchwały w Komisji Burmistrza Miasta Sejny, uchwała wchodzi w życie dniem podjęcia. 15 punkt. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego. Proszę uprzejmie, panie burmistrzu. Miasto Sejny znajduje się w takiej sytuacji finansowej, jaką państwo znacie. Różnimy się co do tego, czy należy
naszym dłużnikom wracać pieniądze, czy nie, macie swoje jakieś doktryny. Ja niestety nie mogę bez uszczerbku i ryzyk dla swojej osoby nie znać. Przedstawiłem projekt budowy na przyszły rok, który jest bardzo trudny. Musimy jeszcze, żeby móc go przegłosować, przyjąć pozytywnie, przeprowadzić szereg czynności. Muszę mieć zgodę rady, żeby przynajmniej móc posługiwać się kwotą możliwą ze sprzedaży działek położonych tutaj za pocztą. Tutaj się przy okazji nawiązuję do poprawki, którą Państwo otrzymaliście. Tam się wkradła pomyłka i dostaliście przy uchwale tylko jeden numer działki, a my chcemy przeszkadzać przez tą pocztą przeznaczyć do sprzedaży. W związku z tym, żeby móc stanąć na wysokości zadania, potrzebujemy tej kwoty w budżecie. Stąd projekt. Dziękuję. Tematem tym zajmowały się bodajże wszystkie komisje branżowe. Komisja Bezpieczeństwa Porządku Publicznego. Proszę bardzo, Panie Przewodniczący, na temat, jak zaopiniowała projekt tej uchwały. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego panuje w środowiskach większością głosów. Jeden głos za, pięć głosów przeciwnych i jeden głos wstrzymujący się negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wdrażania zgody na zbycie nieruchomości w imieniu komunalnego. Dziękuję, Panie Przewodniczący. Komisja do budżetu i finansów. Większością głosów, 0 głosów za, 5 głosów przeciwnych i 2 głosy wstrzymujące się negatywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego. Dziękuję. Zanim przystąpimy do przegłosowania poprawki, czy są jakieś jeszcze uwagi wnioski do tego? Tak jak Pan Burmistrz to przekazał ten błąd, który się tak w tej projekcie uchwały, przegłosujemy teraz poprawkę. Panowie radni otrzymają do poprawkę do tej projektu. A poprawka do uchwały Rady Miasta Sejm w sprawie wrażenia na zbycie nieruchomości mienia komunalnego po wyrazach oznaczonych numerami odrezyniami 691 o powierzchni 0,947 dopisuje się oraz numerem 693/2 o powierzchni 0,920 H, pisane w księdze wieczyste numer księgi 45382 i tak dalej. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem autopoprawki? Proszę. Raz, dwa. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Dziękuję. Rozumiem, że autopoprawka. Nie. Została przyjęta. W związku z tym przegłosujemy projekt uchwały przedstawiony bez autopoprawki. Kto z Pań i Panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zbycia wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości mienia komunalnego. Chodzi o te działki za pocztą. Kto jest za? Raz. Dziękuję. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Dziękuję. Kto się wstrzymał? Raz, dwa. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała nie wstrzymała. Teraz Rady Miasta. Kolejny punktem podjęcie uchwał podatkowych. Proszę, Panie Burmistrzu, może ogólnie oprócz Pana. Przedstawiłem, że generalnie dostosowanie zeszłorocznych ustawy z małymi zmianami zgodnie z prawem. Znaczy zeszłorocznych nie mogliśmy się zaproponować. Dziękuję, Panie Burmistrzu. Każda komisja, no nie radny, bo naprawdę głośno powiem. Każda komisja obradowała na temat podatków. Proszę uprzejmie, Komisja Oświaty. Komisja Oświaty i Spraw Szczecjalnych, Zdrowia, Sportu i Kultury jednogłośnie pozytywnie
w sprawie punktu pierwszego. To znaczy... Sprawie nieruchomości. Podatek sprawie nieruchomości. Kolejny może... No dobrze. Pan przewodniczący prowadzi obrady. Dobrze, dobrze, dziękuję. Proszę, tak samo nad pierwszym punktem sprawie podatku nieruchomości. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Handlu i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podatku od nieruchomości. Proszę bardzo, panie. Komisja Budżetowa jednogłośnie zaopiniowała. Dziękuję. Ja tylko powiem, że nie możemy całego bloku podatków głosować. Musimy nad każdym podatkiem głosować osobno, także czy są jakieś wnioski, uwagi do uchwały w sprawie podatku nieruchomości? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie podatku od nieruchomości na rok 2017? Jednogłośnie. Dziękuję. W sprawie podatku od środków transportowych. Proszę bardzo, panie przewodniczący Komisji Oświatowej. Komisja Jednogłośnie Oświaty Straży Zdrowia. Komisja jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. Dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Handlu i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie podatku od środków transportowych. Panie przewodniczący, ja bym zdecydowała jednogłośnie. Dziękuję. Czy jakieś są wnioski, uwagi do projektu tej uchwały? Przystępujemy do głosowania. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem uchwała w sprawie stawek podatku środków transportowych, kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. Kolejnym podpunktem w sprawie uchwał podatkowych jest w sprawie opłaty od posiadania psów i zwolnić do opłaty od posiadania psów. Proszę. Proszę bardzo, to pytanie, no już jakieś wnioski. Właśnie na komisję. Złożyłem taki wniosek, aby zwolnić właścicieli prywatnych posesji z opłaty za jednego psa. Taki wniosek był na komisjach również bezpieczeństwa. No to zaczniemy od komisji oświatowej. Czy jak komisja oświatowa opiniowała trzeci punkt sprawy? Komisja oświatowa jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek, aby zwolnić właścicieli prywatnej posesji z opłat za jedną psa. Dziękuję. Komisja Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Handlu i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wniosek, aby zwolnić właścicieli prywatnych posesji z opłat za jednego psa. Komisja Budżetowa jednogłośnie przygłosowała wniosek, aby zwolnić właścicieli prywatnych posesji z opłat za jednego psa. Rozumiem, teraz proszę państwa, przygłosujemy wniosek jako uzwolnienie, bo... To jest uchwała, już uchwała. Już jest projekt uchwały. I jest to i emerytów, i niepełnosprawnych, i właścicieli. Tak, jest rozszerzone uchwały. Czyli głosujemy na projekt uchwały. Kto z pań i z panów radnych? A jeszcze przepraszam, może jakieś pytania do tego, czy dobrze? Nie widzę. Kto z pań i panów radnych jest za przyjęciem projektu uchwały w sprawie opłaty od posiadania psów i zwolnień z opłaty od posiadania psów? Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. I ostatnia, nie, przedostatnia sprawa, uchwała w sprawie uchwał podatkowych w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celu wymiaru podatku rolnego. Czy ktoś chce zabrać głos w tej sprawie? Komisja Oświaty, proszę bardzo. Tak, komisja jednogłośnie zaopiniowała wyżej wymienioną projekt uchwały. Dziękuję. Komisja. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego Handlu i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żywca w celu wymiaru podatku rolnego. Żyta, nie żywca. Jak żywca to by było, nie wiem, czy panie czy drogie. Dziękuję. Proszę bardzo. Komisja Planu i Budżetu jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Czy jakieś pytania będą do tego? No, jest okrążowa sprawa, że cena skupu Pindala Żyta obniżyła się, w związku z tym
podatków rolnych obniża się. Kto z Państwa jest, radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu życia do celu wymiaru podatku rolnego? Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. I w ostatnim punkcie uchwały podatkowych jest przyjęcie uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celu wymiaru podatku leśnego na rok 2017. Czy są jakieś tu wnioski, uwagi, zapytania? Nie widzę. Proszę o opinię komisji. Komisja Oświaty jest rozszerzana i zdrowe z Wątku Kultury. Jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała wyżej wymieniony projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Bezpieczeństwa Publicznego, Handlu i Ochrony Środowiska jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedstawiony projekt uchwały. Dziękuję. Komisja Planu Budżetu i Finansów jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała projekt uchwały. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie obniżenia średniej ceny sprzedaży drewna dla celu wymiaru podatku leśnego na rok 2017? Kto jest za? Jednogłośnie. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została przyjęta. Wszystkie uchwały zostały podatkowo przyjęte bez zmian, na rok 2017. Kolejnym punktem programu porządku obrad jest analiza oświadczeń majątkowych za 2016 rok. Proszę Państwa, to jest krótka informacja. Pozwólcie Państwo, że ja odczytam, bo to jednak zgodnie z artykułem 24 ustawy 7 o samorządzie gminnym dokonano analizy danych zawartych w oświadczeniach majątkowych kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników i radnych Rady Miasta zobowiązanych do złożenia oświadczeń majątkowych za rok 2015. Do złożenia oświadczeń majątkowych było zobligowanych 15 radnych Rady Miasta Sejmiusz. Ja to nie będę wymieniał nazwiska wszystkich radnych naszych. 11 kierowników jednostek organizacyjnych, pracowników Urzędu Miasta. To jest tu przeczytano na pewno wszyscy nie wiedzą. Pani Beata Dziwilewska, Mariusz Grzechłowski, Renata Jadwiga Klucznik, Dorota Maria Urzyńska, Barbara Miśki, Bożena Antoniszkie, Anna Namikiewicz, Arkadiusz Adam Nowalski, Maria Cezary Teodorowski, Bożena Twardowska, Grzegorz Janów Wiśniewski. Wszystkie osoby zobligowane do złożenia oświadczeń majątkowych, także oświadczenia, takie oświadczenia złożyli. Po przeprowadzonej analizie nie stwierdzono uchybień merytorycznych przedłożonych oświadczeniach majątkowych. Po otrzymaniu analizy oświadczeń majątkowych, których dokonał Naczelnik Urzędu Skarbowego w Suwałkach, wskazane zostały drobne nieprawidłowości o charakterze formalnym dotyczące niewypełnienia wszystkich pozycji oświadczenia lub braku określenia przynależności poszczególnych składników majątkowych do majątku odrębnego, objętego małżeńską wspólnotą majątkową lub współwłasnością z innymi osobami. Występujące braki formalne zostały wyeliminowane na etapie weryfikacji. Każda osoba zainteresowana otrzymała kserokopię analizy swojego oświadczenia majątkowego, aby wyeliminować wskazane braki na przyszłość. Także dziś nie było. Proszę Państwa, odpowiedzi na interpelację. Proszę bardzo, Pani Burmistrz. Jest realizujemy modernizację oświadczeń, wymiana oświadczenia pieniędzy umorzonych w Wojewódzkiej Funduszu Ochrony Środowiska, w związku z czym, że to są trudne postępowanie przetargowe. W pierwszym przetargu 192 zostało kupione, a w następnym 29. Po kolei będę wymieniał różnicę. To jakby firma, która wymienia w swojej kolejności, to właściwie nie ma znaczenia. W jakiej kolejności to zrobią, mają się zastanowić jak najszybciej. Mieliśmy z różnych powodów kłopoty. Wystąpiły też kłopoty merytoryczne, ponieważ ta pobieżna inwentaryzacja, którą my robiliśmy, nie zakładała podchodzenia pod te słupy i oglądania, jak w rzeczywistości była konserwacja do tej pory realizowana. Mam potężne zastrzeżenia do jakości prac wykonywanych przez lata przez i poprzedników, rozumiem. Mamy konieczne teraz wydatki, ponieważ musimy uzupełnić część tej infrastruktury źle obsługiwanej i zdewastowanej przez lata.
ale to będziemy płacić już w przyszłości.